Witamy serdecznie w następnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku wystąpi czołg, którego jeszcze nie pokazywałem. Jest to siódmy tier rosyjski Tedek Su-100M1. A bitewkę wykonał życiową, czyli najlepszy exp, tym czołgiem wykonał Master of Ogrzałka. Witam cię serdecznie. No, tak szczerze mówiąc, nagrywamy już to długo, ale no nieważne. Jest to bitwa szturmowa. Wytłumacz, bo ja mam wyłączony szturm. O co chodzi w szturmie? Może jest 10 minut i trzeba... I strona atakująca musi przejąć bazę. Aha, czyli jedna drużyna... A przeciwna drużyna to albo grać na czas, albo wytłuc wszystkich. Aha, i to jest mapa Piaszczysta Rzeka. Szczerze mówiąc, ja na początku, jak tam w którymś patchu weszły te nowe rozgrywki, nowe tryby, to ja grałem wszystko, i szturm, i jeszcze jest ten... Spotkaniówka. Spotkaniówka, czyli jeden ten. Ale po pewnym czasie niektóre mapy okazały się za bardzo... tak by jedna drużyna, na przykład broniąca, miała większą przewagę niż ta atakująca. Jak to jest w tej chwili? Czy po patchach się to zmieniło? Że są mapy na przykład, że na Piaszczystej Rzece obrona ma o wiele lepiej? No ja myślę, że tutaj akurat atak ma o wiele lepiej. Wystarczy sobie stanąć tu, gdzie ja, i się ma na... No i to jest po prostu strzelnica, no. Można sobie strzelać gdzie się chce. A tam gdzie się przeciwnika nie może ustrzelić, to on też nie może bazy obronić. Jak się nasi ruszą, no to powinniśmy wygrać spokojnie. Mhm. Mi się wydawało, że kiedyś gdzie indziej była ta... No, prosto. Tak, aha, na odwrót to było, tak? To się pozmieniało, tak? Tak. No, bo kiedyś, o ile pamiętam, właśnie w Piaszczystej Rzece ten kap był gdzieś w okolicach, o ile pamiętam, C6, nie? Dobra. No, coś takiego. W każdym bądź razie, na razie nikogo nie zniszczyłeś. Na razie ten meczek wygląda normalnie. A co powiesz na temat tego czołgu? Siódmy tier Su-100M1. No... Porównaj do innych TDK-ów, to według mnie to jest złom na siebie bierze. Pancerz to taki jest, że trzeba mieć szczęście, żeby przeciwnik zrykoszetował. Nawet kontowanie nic takiego nie daje. Ciało też wyznadziejne. 175 penetracji, 250 obrażeń. Tylko strzelno się tam nie za 6 sekund, chyba 595, coś takiego. No już go sprzedałem, no to... Aha, znaczy ja ci powiem, że oczywiście ja tą ścieżkę już TDK-ów rosyjskich, które dążą do obiekta 263 bodajże, ten ostatni obiekt, to ja już oczywiście dawno zrobiłem i no też nie podobały mi się te czołgi. Są ludzie, którzy potrafią grać tymi czołgami, tymi TDK-ami, które są dosyć szybkie, mają nawet dobre lówki, ale są dosyć miękkie i tam w zasadzie papierowe. Tymi czołgami należy chyba grać tylko i wyłącznie właśnie tak jak ty grasz, czyli lorneta, siata i full krycia na umiejętnościach załogi, nie? Znaczy krycia nie miałem, bo chciałem sobie załogę przełożyć na 101, a tam miałem pierwsza umiejętność, która zrobiona. Aha. No i mam żarówkę, jakieś tam rzeczy poprawiające jazdy, czy tam, już nie pamiętam. No ładownicy chyba. Bezpieczne magazynowanie. Co ten Is? No teraz nie trafiłeś, ale widziałeś co on robi? Kontuje dupą. No czasem zdarza się coś odbić, niestety. Czyli ty już jesteś... Ty już masz ósmy tier tego drzewka rosyjskiego, tak? Tak. I ten ósmy lepszy, czy też nie za dobry? No, na pewno lepszy.
też ma beznadziejne opuszczanie, ale... Ale teraz IS-2? IS-2 chyba zrykoszetował na tobie teraz, nie? No, potrafił tą... ...pokłą... ...zachę tam coś... ...z boku. Ale na razie... ...na razie ten mecz wygląda normalnie. Czyli tylko jeden zniszczony czołg. I... 2200 obrażeń. No to jest taki żaden na razie nic specjalnego, nie? Ale no, zaraz ja się zacznie. Staram się, żeby to wyciąć pani dostał specjalistę, aniżeli ja go dostał. No. Słuchaj, masz z mikrofonem jakiś problem. Dosyć słabo cię słychać. Taki przypasowany masz mikrofon. To tak na przyszłość, jakbyś chciał, to poproś kogoś o zakup nowego mikrofonu i słuchawek. Ja ci nie kupię. Okej. Okay. A to jest twoje pierwsze konto? Tak. To... bo ja już wiem, że ty nie jesteś tak naprawdę w życiu realnym mistrzem gorzałki, to skąd pomysł na taki nick Master of Gorzałka? A to już było dawno temu, już nie pamiętam właściwie. No na pewno zwraca uwagę na siebie, szczególnie polskich graczy. No, najlepiej jak przeciwnicy zwracają uwagę, no to wtedy czasami zamiast grać, to sobie gadają. Kiedyś no nawet specjalistę dostałem za to, że miałem tam haubicę jakąś, to piątkę na... jakichś Niemcach, rzucił mnie dwa tier wyżej i tam zagadałem do nich, to przeciwnicy sobie gadali całą grę, a nie grali. Mhm. A czemu nie grasz w żadnym klanie? Widzę, że statystyki masz dobre na swoim koncie. No, ja to nie gram codziennie, tam od 19 czy 20. To mnie to rzadko można mnie wtedy spotkać. A gram dla przyjemności, a nie żeby tam... na tych pianówkach grać i codziennie przegrywać, albo cudem wygrać, żeby dostać miad moje złota. A grasz na koncie premium? No nie, tylko była misja chyba za 5000 obrażeń, tak by się udało zdobyć. No, czyli masz trzeci kill i już obrażenia soczyste, ale chyba to jeszcze nie koniec. No, jeszcze nie koniec. Chociaż myślę, że bym dali parę sekund więcej, to było jeszcze lepiej. A powiedz mi, bo tak ci mówię, ja w tym patchu, kiedy właśnie wyszły nowe rozgrywki, bitwy, czyli szturm i spotkaniówka, to od razu właśnie ten szturm wyłączyłem. A teraz mówisz, że ten szturm da się grać. Nie ma czegoś takiego, że są przewagi jednostronnej, że drużyna ma większą przewagę? No ja myślę, że właśnie to teraz są takie przewagi. Kiedyś było to według mnie w miarę normalne. Aha. A teraz co się dzieje, to... Czyli na których mapach jest to widoczne? No na najbardziej na tej... Jeszcze na Karei to zależy od tego, jakie czołgi rzuci. Ale ogólnie to wszystkie mają tam jakieś takie... No słuchaj, szkoda, że skapowali, nie? No, szkoda. Szkoda, że skapowali, bo... nie to. Jak widać, to jest wynik właśnie kolegi. To jest twój najlepszy wynik do tej pory, jeżeli chodzi o exp. Pojedynczego expa tam jest chyba 2900 coś z premką, nie? No, coś takiego. Niby tylko 4 kile, ale jak widać sporo obrażeń, sporo przyjąłeś na klatę i też sporo wyświetliłeś i nawet wyspotowałeś trochę, czyli tak wszystkiego po trochu zrobiłeś i stąd właśnie wziął się też ten bardzo dobry wynik. Bardzo dobry, bo jeden z lepszych właśnie udokumentowanych wyników na tym czołgu Susto M1.
To co, nowy rok, może chcesz złożyć życzenia widzom noworoczne? No, to co, życzę wszystkim widzom tych świąt, szczęśliwego nowego roku i nie tylko. A tobie życzymy, ja ci życzę zakupu dobrych słuchawek, bo grasz na razie na głośnikach. Dobra, no to dziękujemy ci za pokazanie tego meczyku i zapraszamy do następnych odcinków. Na razie, trzymajcie się.